Inviting people. Pokażę Ci, jak zapraszać, żeby coś zrobić albo do jakiegoś miejsca, jak przyjąć zaproszenie i jak odrzucić zaproszenie ewentualnie, a co najważniejsze, poćwiczymy. Zapraszamy. Kilka pożytecznych zwrotów. Why don't we? Why don't we go out for a walk along the river? A może przejdziemy się na spacer, może wyjdziemy na spacer wzdłuż rzeki. Why don't we go out for a walk along the river? Would you like to? Bardzo, bardzo popularne. Would you like to? Would you like to come over for dinner tonight? Czy chciałbyś przyjść dzisiaj do nas na obiad? Would you like to come over for dinner tonight? Let's, shall we? Shall we możemy dodać albo nie. Let's have something to eat, shall we? A może coś zjemy? A może coś zjemy? Let's have something to eat, shall we? Jeszcze jedno. How about? Takie proponowanie, sugerowanie wyjścia albo zrobienia czegoś. How about going for a beer after work? A może po pracy poszlibyśmy na piwo? How about going for a beer after work? Przyjmujemy zaproszenie. Możemy po prostu powiedzieć sure. Sure, sure. Albo let's do that, jak jesteśmy bardziej entuzjastyczni. Let's do that. Albo great idea, jeśli nam się to super podoba. Great idea, wspaniały pomysł. Wspaniały pomysł. Certainly, I'd love to. Oczywiście, bardzo bym chciał. Certainly, I'd love to. Sure, that would be nice. Oczywiście, to byłoby miło. Byłoby miło. Sure, that would be nice. Możemy też odrzucić zaproszenie. Thanks for inviting me, but I won't be able to come. Dzięki za zaproszenie, ale nie będę mógł przyjść, ponieważ coś robię. I'm doing something, prawda? I'm sorry, I can't. Przykro mi, nie mogę. I tu podajemy, co robimy. Zwykle grzecznie jest to zrobić, powiedzieć, co robimy. Kolejne. Unfortunately, I already have plans for this weekend. Niestety, mam już plany na ten weekend. Unfortunately, I already have plans for this weekend. Jeszcze jedno. Takie zwykłe, potoczne. Thanks, but I'm. Dzięki, ale... I tutaj pada, czym się tak naprawdę będziemy zajmować. Dlaczego nie możemy przyjąć zaproszenia? Posłuchajcie. Remember... It's fine to turn down an invitation if you are unable to attend. The important thing is to let the person know whether or not you can accept the invitation as soon as possible and in a polite manner. As soon as you know you'll be unable to go, let the person know. Most events require planning. Thank the person for inviting you. And let them know that you appreciate the invitation. Don't come up with false excuses for why you are unable to go to the event. If you don't want to go into details, just let them know that you already have plans. If you can't make it, keep your explanation short. If it's a birthday party, for instance, you could send a card and a small gift. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Przykładowe dialogi. How about joining us for a beer? We're going to the Brazen Head. Sure, that would be great. A może dołączysz do nas i wypijemy piwo? Idziemy do Brazen Head. Oczywiście. Byłoby wspaniale. Jeszcze raz. How about joining us for a beer? We are going to the Brazen Head. Sure, that would be great. Jeszcze jeden dialog. We are having a barbecue on Friday. Would you like to come? Thank you, but I'm afraid I have another engagement. Organizujemy barbecue, grilla, w piątek. Czy chciałbyś przyjść? Thank you. Dziękuję. But I'm afraid I have another engagement. Ale obawiam się, że mam inne zobowiązanie. Co innego zaplanowałam, zaplanowałem.
Ćwiczenie pierwsze. Wysłuchaj dialogu. Wstaw brakujące wyrazy. Jeśli trzeba, wysłuchaj dialogu dwukrotnie. Jeśli trzeba, zatrzymaj. Słuchaj dialogu. I'm going to the cinema on Friday, and I have a spare ticket. Would you like to come with me? Well, what time is the film? 6 p.m. Friday, 6 p.m. What's the title? Nomadland. Nomadland? I haven't heard anything about it. What kind of film is it? A road film. Sounds interesting. I'll come with you. Where shall we meet? Jeśli trzeba, wysłuchaj dialogu jeszcze raz i wstaw brakujące wyrazy. Teraz przeczytamy dialog razem. Będziemy ćwiczyć. Najpierw ja jestem a ty B. I'm going to the cinema on Friday, and I have a spare ticket. Would you like to come with me? Six p.m. Nomadland. A road film. Teraz zamienimy się rolami. Teraz ty jesteś a ja B. Zaczynaj. Well, what time is the film? Friday, 6 p.m. What's the title? Nomadland? I haven't heard anything about it. What kind of film is it? Sounds interesting. I'll come with you. Where shall we meet? Zrobimy wspólnie jeszcze jedno ćwiczenie, zapraszając się nawzajem. Wstaw linię dialogu we właściwe miejsca. Wstaw linię dialogu we właściwe miejsca. Przeczytam je najpierw. Okay, with or without reasons? No, it's just a casual get-together. See you on Saturday then. We are having a little garden party on Saturday. We'd love you to come. Te linie dialogu wstaw we właściwe miejsca. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz. Hello, Amy. How are you? Hey, Olivia. I'm fine. Thank you. What's up? We are having a little garden party on Saturday. We'd love you to come. Certainly. I'd love to. Do you want me to bring anything? Well, perhaps you can bake a cheesecake. Your cheesecakes are delicious. Okay. With or without raisins? Without raisins, please. All right. You can count on me. Should I wear anything special? No. It's just a casual get-together. How many people are you expecting, if I may ask? Around 10, including yourself. See you on Saturday, then. Lovely. Thanks, Olivia. See you then. I jeszcze poćwiczymy i przeczytamy ten dialog razem. Najpierw ja jestem a ty B. Staraj się naśladować wymowę i intonację, jak trzeba, wysłuchaj jeszcze raz. A teraz zaczynamy. Hello, Amy. How are you? We're having a little garden party on Saturday. We'd love you to come. Well, perhaps you can bake a cheesecake. Your cheesecakes are delicious. Without raisins, please. No, it's just a casual get-together. Around 10, including yourself. Lovely. Thanks, Olivia. See you then. Teraz ty jesteś a ja B. Zaczynaj.
Hey, Olivia. I'm fine, thank you. What's up? Certainly, I'd love to. Do you want me to bring anything? Okay, with or without raisins? All right, you can count on me. Should I wear anything special? How many people are you expecting, if I may ask? See you on Saturday, then. Very well done. Very well done. See you next time. Jeśli podoba Ci się mój sposób przekazywania wiedzy, zapraszam Cię do zapoznania się z moim autorskim kursem Common Words, nieznane znaczenia znanych słów, który poszerzy Twoje słownictwo w sposób, który Cię zaskoczy. Kliknij w link, który znajdziesz w opisie do tego wideo i dowiedz się więcej.